Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Osiny Map. Odcinek 91. W dzisiejszym odcinku jedziemy siać rzepak. No wiem, że trochę może ten ziemny kolor nie pasuje do tego kajsana, ale trudno. To nie chodzi o kolory, byleby spełniał robotę, tak? Ja sobie sieję kejsem, a przede mną leci sobie cosplay. Z John Deere sobie leci. No, wziąłem sobie kejsa, żeby po prostu, bo kejsem. No, kejs to jest nowy nabytek. Dlatego trzeba kejsa trochę poużywać. No, wziąłem sobie, a John Deere sobie niech jeździ na tym, nie? Na crossplayu tam. No i później, jak będziemy robić ścieżki, to tak jak kiedyś robiłem, pamiętacie? Jak robiłem na odcinku 87 z siewów, że zrobię sobie nawigację, tak jak tutaj kursy idzie, bo tak jakoś po skosie tu są przejazdy zrobione. No, może później wam pokażę, albo nie będę pokazywał. CP, jak będzie jeździć, to będziecie widzieć. A ja sobie zrobię. No, taki przejazd. Albo nie robię, niech tym się. Albo dobra, zrobię go. Taki przejazd w koło słupów. Tylko nie wiem, kurczę, czy mi on wyjdzie. No, powiem, że ten case tutaj jest 450 koni, ale też ma problem pod górę. Także to, że ten siewnik trzyma. Bo ma, case też ma problem pod tą dużą górę tutaj podjechać. No i siejemy sobie rzepak, bo tego nie powiedziałem, czy nie powiedziałem? Już nie pamiętam, czy powiedziałem, czy nie, ale siejemy sobie rzepak. No i po tym sezonie zobaczymy po zimie, jak będziemy stać z kasą. Bo po zimie kupujemy nowe pole. Bo będzie mnie stać. I będzie to pole numer najprawdopodobniej 50. I potem tutaj chce się rozrastać. Tutaj. I ten clean tutaj, nie? A 4700 na końcu chyba kupię. Czy zależy to. Kurczę, nie mam soi w tym sezonie. A może uda się podozmian na soję złapać po tym. Po słoneczniku fajnie by było, jakby była soja. Albo zaryzykować i zasiać soję bez płodozmianu. No to końcówki serii, no to końcówka serii już jest z osiny praktycznie. Mamy 91 odcinek, także no spokojnie. 91? Tak, bo 90 był, jak jeździliśmy przy adopcji z Michaelem, tak. No i jak pamiętacie, 90 odcinek był 5 dni temu, bo był 3 kwietnia, a dzisiaj jest 8 kwietnia, czyli 5 dni. No i myślę, że jutro postaram się wrzucić Felsbruna. Nie Felsbruna, tylko tego. Postaram się na jutro wrzucić na ky, kolony. Tylko nie wiem, bo chłop mi jeszcze nie odpisał, czy chce te mody. Jeśli odpiszę, że tak, to dobrze. A jeśli nie, no to będzie problem. Najwyżej się zapytam jednej osoby, innej osoby. Albo na przykład Michaela postaram się ściągnąć. Dobra, i lecimy sobie za nim pod górkę tutaj, naokoło. Bo trzeba jechać z tego względu, żeby do kursu się zaliczało. A on tam gdzieś pewnie pod górę capuje. No a jak? On już całe kółko zrobił, tylko że w dół ma dużo łatwiej zjechać, nie? Widać, że tutaj Case też ma, będzie miał problemy. I to 450 koni! Nie takie John Deere. John Deere ma 100 koni mniej. Żeby nie było. A widzę, że podobnie idą. Ten jedzie 9 i ten jedzie 9. Ja jadę 9 i John Deere też jedzie 10. Ja jadę 12, on jedzie 14, no bo już ma mniejszą górkę pewnie. Ta, on już na górkę się wciągnął. Dobra, także jesteśmy w tyle, ale ja obsiewałem po prostu te słupy, żeby później nie mieć problemu. Niech będziemy paskami siać. No i muszę sobie chyba te panele ogarnąć z ModHuba słoneczne, żeby oni mi tutaj kasę zarabiały, bo to dobry interes jest z tych paneli. To też fajnie by przyspieszyło serię, nie?
To szkoda, że prawie na koniec pomyślałem o tym, ale myślę, że panele to dobry krok będzie. Z tego względu, że będzie mi to dawać kasę co godzinę, nie? A najbardziej to widoczne będzie zimą. Najbardziej to widoczne będzie przypływ gotówki zimą. Zimą z tego względu, że będzie jej widać po sprzedaży plonów. I będzie widać też, bo będzie dużo przewijanego czasu zimą, tak? Bo zimą to jest 6 dni do skipnięcia. W sumie między odcinkami siewów jesiennych ja zawsze robię i od razu są kolejne wtedy już wiosenne, nie? No to jest pół roku skipania. To jest pół roku kręcenia czasu. A konto zamiast kasę iść w dół, bo mam kredytu 900 tysięcy chyba. No. To będę chyba powoli kredyt spłacał. Postaram się ze spaneli wszystko, co da się zbierać z paneli, i spłacać kredyt. A właśnie jak tam cena mleka, bo nie sprawdzałem tego dzisiaj. O, 2,240, a jak tam z mlekiem stoimy? Krowy. Mleko 19 tysięcy litrów. O, to ładnie. Gnojówki mamy 132 tysiące litrów. No to myślę, że po słoneczniku. A, bo tu dawkowanie jest. Trzeba ten mod wyrąbać chyba. No ten mod trzeba będzie wyrąbać. No i po słoneczniku ten mały kawałek 5-hektarowy, bo tam chyba 5 hektarów jest. Albo na pewno tutaj na te 2 hektary starczy mi obornika, to jest na pewno. Gnojówki, sorry. No, na pewno mi wystarczy, nie powiem, że nie. Dobra, jak ja się wciągnę na górkę, to pójdę zobaczyć, jak on się tam zablokował i o co przede wszystkim. I nie pamiętam, jak on ma ten kurs zrobiony. Muszę zobaczyć, jak on ten kurs ma zrobiony. Dobra, wciągnął się na górę, także spierdzielamy. Na dół zobaczy, co on tam zrobił. A on zarył. Dobra, przejechał. Jak ty masz ten kurs tutaj dalej zrobiony? Ty chyba masz to na sandułę? Jo. Dobra. Czyli w zasadzie to mogłem zrobić tak. Dobra, nie masz. Zrobię tak, jak on po prostu ma kurs zrobiony. Albo tu dosiejesz do słupów? O, dosiejesz do słupów i pojadę tam. Już w zasadzie nie, to nie ma sensu. Bo zanim dojedzie tam, to też trochę zejdzie. To jednak chyba dojadę całe kółko jednak. Jednak dobra, zmiana planów. Dojadę całe kółko do końca. I będziemy grzać wtedy. Z górki 50. Bo on tam ma ograniczenie na polu. Chyba tam do 20 albo 25. Ale on chyba ma tak jakby opuszczony siebie, mi się zdaje. No, on sieje. Nie wiem, po co on to drugi raz sieje, ale. Czyli on to będzie 5 na godzinę podjeżdża pod tę górkę. Kurde, niedobrze. Ale dobra, ja sobie tu zagarnę to. Elegancko poprzeczniaki już będą zrobione. A tu obok nie wiem, co będzie nawet, bo tu był rzepak. Ten mały kawałek. Czy co tu? Nie, tu jęczmień był. Tam przy nim. Owiec tu był, sorry. Nie wiem, muszę zobaczyć, jak to z płodozmiany tam wychodzi. Ale myślę, że takie pole jakby soi było, to fajnie by było, nie? Dobra, on się wciągnął. O, on się wciągnął na górę, widzę. O, wciągnął się na górę, bo już prędkość robocza wzrosła. Tego klina nie będę dosiewał, w sensie tego rogu, bo nie opłaca mi się. Bo to i tak tam dużo więcej by rzepaku nie dało. A po co się męczyć? No i w kolejnym odcinku 92 będziemy sobie atakować słonecznik. No niestety takie ślady są, no bo artysta. Artysta był na serwerze, kto był na jego ostatnim to wie. O, tak pokażę wam. Tutaj takie ślaczki zrobił artysta. Kombajnem. Tak mi pojeździli ten słonecznik, że szok. No ale dobra, no. Coś tam zbierzemy z tego słonecznika, nawet dużo zbierzemy tego słonecznika, bo tutaj jest całe pole nieruszone i tutaj
Trochę dziurek zrobili, no ale. Tutaj do końca nie dojechał pola. Bo już wyłączyłem save'a. I dzisiaj przygotowania do odcinka zajęły dosłownie, aby wam nie skłamać. Wbiłem 8:05 na serwer, w sensie 25. No, 8 minut. No po prostu trzeba było, po prostu tak. Musiałem tylko zrobić ten. Przeładował przez dwie z pola, odczepić i siewnik zaczepić, tak. To praktycznie było całe ogarnianie. No i kombajny ustawić. I kombajny musiałem ustawić i to praktycznie całe ogarnianie było tego save'a dzisiaj. Ale poza odcinkiem będę musiał ogarniać pola, znowu siać. No niestety tak to już jest na tej osinie, że ja mam bardzo dużo teraz roboty na osinie. Przeskok kątu, jeden stopień. Sobie ustawię GPS-a, żeby mieć tak jak on to zrobione. To jakoś tak. No tak jakoś będzie. Tak jakoś to będzie chyba. To ma 14,8 i taką mini nakładeczkę będę robił, ale dobra. Specjalnie ustawiłem 14,8, żeby Żydów nie robił. Ale dobra, widzę, że dobrze ustawiona GPS jest. No bo zagary nam wszystko, także jest dobrze. Dobra, ty tam cofaj, mordo. No i to pisało mi na Cordplayu 25 minut takie pole siać. Tylko, że tutaj jest taki pas słupów i to przeszkadza trochę. A co tu się stało? Czyli jednak chyba nie pod takim kątem. Pod takim kątem ty jeździsz. Ej, nie w tą stronę. Panowie, nie róbmy sobie jaj, tak? Dobra. Lecimy. Siejemy to. No bo... No. Jutro czwartek, także luz. Luzik. Znaczy w sumie dzisiaj czwartek, jakby to widzi ta. Dobra, i widzę, że tu będzie problemy będą. Bo ten tu będzie zdychał. Johnny. Bo może nie. Kurde, ale to będzie problematyczne tutaj pod górki podjeżdżać. Też w zasadzie nie, bo ja też case'em nie mogę się uciągnąć. Pewnie jakbyśmy grali z Michaelem, to byśmy siali tak jak jest koszone. Tak. Jakby był Michael tutaj, to byśmy siali tak jak jest koszone. O, i tak by było idealnie, nie wtedy. No ale niestety tak się nie da. Elegancko. I tam zawracaj, to tam już za daleko już pojechał. To od prądu. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, muszę mu pomóc, bo... O, kraksa masakra. Oj, kurczaku. Czekaj, bo... Zaciągłem. No niestety muszę tak sobie radzić, że ręką po prostu ich przestawiam, no ale... No niestety to tak trochę nieładnie wygląda, ale ja wiem co zrobię. Pobiorę ten mod na kolizyjność obiektów. I tutaj muszę trochę tych drzew posprzedawać. Trochę tych drzew tu posprzedaję z tych zagajników, z tego zagajnika. Oła. No i po prostu... Ała. Kurwa, jedź.
Jeźdź, bo mam 10 FPS-ów. 6, 10, 9, 7. O! Zatrybił. Tylko nie wiem, gdzie ty jedziesz. O, teraz. Nie mogę. Dobra, elegancko teraz pójdzie się. No, będą się te drzewa posprzedawać, te klony. Trochę wtedy będę miał mniejsze lagi wtedy. Ale ja sobie to zrobię poza odcinkiem. Bo ja na dzień co to są za drzewa, to są jakieś brzuski posadzone. Trochę trzeba będzie skrócić ten zagajnik, żeby po prostu. Po prostu. Żeby CP sobie tutaj lepiej radził z 7. I nie tylko z 7. Ogólnie jak będzie jakieś tutaj cosplaye jeździły. To żeby nie ryły o ten. O te drzewa. A walniemy sobie 14,8 tak jak miało być. Dobra, elegancko. I zawracamy. No tutaj na razie Case wygrywa, tak? Z Jundirem. Ale też nie ma co porównywać, bo tu jest 450 koni, a tam jest no 350 koni. I on jedzie 9, a ja 11 też. Więc dużej różnicy nie ma. Dobra, trzeba tutaj tego Żyda zasiać. Dobra, jest zasiany. To mi się podoba. Elegancko. O, do prawej trochę może damy. O, i teraz będzie gitara. Teraz będzie gitara. Robotka idzie. To żeby jeszcze. No. Żeby jeszcze ten zawrót tutaj lepiej grał, to by było fajnie. Tamte drzewa, a to ja też sadziłem. Także po odcinku te drzewa tutaj będą zlikwidowane częściowo. Będą częściowo sprzedane, bo nie wszystkie oczywiście. Wszystkie nie przeszkadzają. Dobra, tutaj będzie, czyli ja muszę jechać w ten przejazd. No, trzeba będzie jak nic. Bo to kraksa masakra. Tutaj te na dole nie, ale tutaj to już będzie trzeba usunąć ten pierwszy rząd chociaż. To zawsze już będzie trochę mniej. I będzie wtedy mniej lagować. Dobra, dawaj do tyłu go. Dobra, i dawaj go tu, siej. Sam se odpo... Weź na to pytanie. Machu skacze bodaka, jakie masz nick na Discordzie. No co za chłop, nie? Wcale nie odpowiedział sobie na to pytanie, no co? A do lewej troszeczkę trzeba dać, jednak. A to nie ma jednak takiego kątu. Ma gdzieś taki kąt, coś takiego.
Dobra, jak tam lekkie Żydy będą, to nic się nie stanie. Elegancko. O. Dawaj go tam pod górę, dawaj go. Nie, no powiem wam, że te góry są przerąbane na tym. Ile mam godzin w farmingu? O, godzina podskoczyła. No tak, no w sumie pół odcinka to będzie. By już 27 minut. No ja zawsze liczę tak, że niby ten cosplay pokazuje, że to jest 25 minut, ale on pokazuje jakbyśmy. No jakby. No. Jakby płaskie pole było, to może i tak, ale nie te góry. Tutaj tylko z górki jak się jedzie, to się nadrabia. Tak naprawdę. W zasadzie to aż chyba lekko za mocno pociągłem. I trzeba poczekać, bo nie wiem, co tu dalej zrobić. Gdzie dalej jechać? Trzeba poczekać na Jundira, on się wciągnął, wciągnął się. Ale widzę, że teraz mam chyba w miarę dobrze GPS-a ustawionego. Czyli ja bym musiał jechać gdzieś. On będzie. Jundir będzie tędy wracał. Czyli do Alp, to już aż tam będzie ten kurs. Czyli dobra, rozumiem. Już rozumiem. Czyli gdzieś tutaj będę musiał jechać. To nie wiedziałem, że to aż tak. A dobra, on Trondir przejdzie, tylko że on tu w super rytmie, ale dobra, walić. Się go przestawi ręcznie. No niestety muszę go ręcznie przestawiać, w sensie nie chcę się, nie chcę się, mi się kursu wyłączać jego, tak? Oj. Ale tego nie przemyślałem. O dobra, wciągło go tak. Koła skręcił, to najważniejsze. Nie jedź tam, mordo, nie, nie tam, nie. Dobra, tyle to już cię tu przestawię, ten jeden przejazd, bo kolejny już sobie dasz radę. Dobra, także 900, 15 punkt i jedziesz. GPS i jedziemy też. Trochę do lewej, no dobrze mówiłem wtedy. Dlatego chciałem, poczekałem, żeby rząd jechał pierwszy, bo nie wiedziałem, jak daleko sięga kurs. I teraz, którą stronę ty słupa przejedziesz? No najlepiej, prosto w słupa. Do tyłu. Oj, dobra, i jedziesz. I jedziesz, a ja cię dogonię, Kejsem. Ja cię jestem dogonię, bo sobie tu wyłączę siewnik i przejadę koło niego. Tylko, że jak on w dół będzie jechał, to chyba też supa zaliczę, ale to się zobaczy. No bo ja między supami przejadę, tak wychodzi z tego. No. Nie, czekaj. No tak, ja przejadę między supami, a on zaciągnie supa. Tak chyba to będzie jakoś. No zresztą to się zaraz zobaczy. Raczej więcej niż pewne. Dobra, wyprzedzamy chłopa. Wyprzedzamy chłopa. Gdzieś tutaj pod górkę to trochę ciężko go walnąć, ale. A jednak nie uda mi się go uprzedzić. No nawet w sumie dobrze. Też pod górkę, jak będę wracał, to i tak go wezmę, bo on jedzie i tak wolniej ode mnie. Pod górkę. Zależy jaka ta górka jest, ale teraz chyba będzie już trochę mniejsza górka, mi się zdaje. Więc nie powinno być aż takiej tragedii. No na pewno będzie mniejsze. Czym prawie na górze będzie.
Prawie powiedziałem. No ja tą górkę zasiewam, a on prawie że na prostym będzie nasiednik. Czyli elegancko. Tylko, że on na pusto się będzie musiał wciągnąć, a ja będę musiał siać, czyli to jedno i to samo wyjdzie, bo on teraz będzie cofał. No, a ja nie mogę już tutaj podjechać. Także jest ciekawie, ciekawie. On tam teraz się trochę bujnął. Widzę, że jedzie 15. Ale co z tego, jak zaraz będzie musiał skręcać? Nie gadaj, że on tam ma z dołu ma kurs. A, no ja, bo on przecież według tego linii Kosteja jeździ. A, widzisz. Dobra, czyli pod górkę też miał. No, tak jak mówię, ja przeskoczę między słupami, a on zaciągnie ten słup. Zagarnie go i no roz. No, my to z Mekiem jakbyśmy siali, to by tak było obsiane te słupy, to elegancko by było, nie? Myśmy tutaj tylko do słupów dojeżdżali i ogień. Dobra, ten tam podjeżdża pod górkę, tylko zasiejemy sobie te jedno pole rzepaku, bo mamy 26 minutę, a zanim skończymy się, to będzie... O, to jeszcze jest dobre 10 minut. Pod te góry podjeżdżać. No mówię, ja między słupami przeskakuję, a tutaj już on będzie zagarnie ten słup jeden. Jakby tylko jeden. I z powrotem jak będzie do góry, to też zagarnie słup, a ja między słupem znowu przeskoczę. No. Nie wiem, jak.